Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Przemo, to jest kolejny odcinek Zagranic Gothic. W tym odcinku będziemy wykonywać zadania w starym obozie. Dobra, mieliśmy porozmawiać z Diegiem, więc idziemy do niego. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Dobra. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. No, tutaj się zapytaliśmy, co możemy zrobić, żeby dostać się do starego obozu. Oczywiście... Trzymaj się. Nie dołączę się chyba do tego obozu, bo... Bo po co? Bo mogę się dołączyć do nowego obozu, który według mnie jest lepszy. Gadajmy sobie. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. No, dobra, jeszcze zapytamy się go o jakieś zadanie. Dlaczego fajne? Sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. A, ja no tak ściemnia, coś na pewno ma jakieś zadanie. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Na pewno... Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Podejmę się tego zadania. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Chlemica? Rozumiemy się. Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Właśnie, ten gość jest pod opieką magów. Jest on... I on jest... z nowego obozu i... Myślę, że... głupio będzie, jak go zabije. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku. Tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Dobra. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi Właśnie. Magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Nowy obóz. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Dobra. Zajmę się tym. Zajmę się tym. Okej, musimy podejść do Diego. Ja pierdolę, kiedy będzie nudny odcinek. Więcej gadania... W sumie dobra, więcej gadania niż robienia, ale... Niech będzie. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu. Chujowy. Ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. No kurwa, no ale po co? Czyż nie są tumanem jakimś?
Masz. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować kilku ludzi. Nie chcę do was należeć. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Okej. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz list. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Dobry pomysł. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Dobra. To by tu jeszcze zapytać, kto może mnie coś nauczyć? Nie. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. No. Dobra, jeszcze to. Kurwa, gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. No wiem. Trzymaj się. Dobra. Jeszcze mam wrażenie, że gra jest za głośna trochę. Ściszę ją. Znaczy tak ściszę troszkę. Wystarczy. Dobra. Podejdziemy do Grahama teraz i weźmiemy sobie od niego... To nie mój problem. O nie. To jest... A nie, dobra. I podejdziemy sobie do Grahama i weźmiemy od niego mapę. Czyli tutaj była ta... Gdzie jest Graham? What the fuck? Dobra, tutaj. Siema, Graham. Siemaneczko. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? No pewnie mapę, kurwa. Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Ho! Pojebało cię. Zaraz. Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. No. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? A co mnie to obchodzi? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Masz. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Dobra. Mam mapę do starej kopalni. I możemy się poruszać teraz. I teraz możemy... Obejrzę ją w sumie nawet sobie. Gdzie tutaj jest ta mapa? Jest. No. Nawet nie jest daleko, ale... Powiem wam, że trudno tam się dostać, bo... Kurwa! Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Chyba jestem nowy. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Spoko, biorę każdą robotę, jaką się da. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Spoko. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Nie gadaj tyle. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Dobra. Biegniemy. Nie wiem, czy w tym odcinku zdążę pójść do starej kopalni, ale może się uda. Dobra, biegniemy sobie tutaj. To jest fajny questik, łatwiutki. Jest nad ekspo za niego troszkę. Okej. Cześć,
Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? No. Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Okej. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Nie, nie będę marudził. Spokojnie. Nie, nie się. Jeśli szukasz kłopotu, wpierdalaj. To trafiłeś na właściwego człowieka. Wkaczamy. Jest Fisk. Witaj. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. No właśnie do ciebie idę. Lepiej się w nic nie pakować. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Pogadajmy lepiej, czyś tak zainteresowany. To jest dramat. Od razu. Dobrze. Obawiam się, że masz. Dobra, może innym razem. I teraz sprzeda mi się coś. I mi się nie chce wracać po te bryłki rudy, naprawdę. Masz kubeczek. Co by ci tu jeszcze dać? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dobra, dam ci to, to. No, dawaj złoto. To się chyba czy dawaj bryłę. Czekajcie, kurwa, wziąłem hajs? Pokaż mi. No, chyba cię pojebało, kurwa. Ale jestem mułem. Dobra. Dawaj hajs, dawaj hajs. Kurwa, za jagody biorę. No. Okay. Nie to! Sorry, że jestem się taki zdezorientowany, ale... Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Dobra. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał kosztuje jedyne 100... Ludzie zawsze gadają. Dobrze. Dobrze. Trafiła ci... To się chyba nigdy nie zmieni. Nie będę dalej słuchał. Dziękuję za miecz. Teraz muszę odzyskać tylko moje 10 bryłek rudy i będę szczęśliwym człowiekiem. Dziwko. Dawaj 10 bryłek. Fisk? I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz. Tylko się pośpiesz. Okej. Mam dla ciebie miecz. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Okej, dzięki. Dobra, biegniemy teraz. Gdzie by tu pobiec? Na jakiegoś... Pobiegnę teraz do pewnego miejsca. Do kucharza. Tylko boję się, że spotkam tam niewłaściwą osobę, o której pewnie ludzie już wiedzą. Ale nie powiem wam na razie, co to za osoba jest, ale jak ją spotkam, to się złamie, naprawdę. Dobra, biegniemy, biegniemy. Bezimienny, lecz o to nie umiesz szybciej biegać. Stoi tam ten... Stoi, kurwa, ten frajer. Ja pierdolę! Chuj zajebie go. Schowaj broń! No, schowaj! No. No, poszedł sobie, dobra. Siema, snaf. Siema, snaf. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć.
Spoko, zrobię to dla ciebie. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. A w sumie ciekawy jest był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną. Nazywał się Nek. Chyba a, to nie już czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł to już do nowego obozu. Ty masz takie podejrzenia. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Biegniemy, ran bezimienny. Gdzieś tutaj były chrząszcze. To nie mój problem. Pogadajmy lepiej. Tu? Kurwa. Porażka. Niektórzy nie. Wiem, gdzie były chrząszcze. Dobra, pobiegniemy. Albo nie. Albo tak. Dobra. Biegniemy po chrząszcze. Zapewne masz rację. To jest porażka. Na serio, zabijanie chrząszczy. To jest porażka, trzeba. Nie. Strażnik. Na razie go muszę omijać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Frajera. Wiesz, się nie czepi, dobra. Nie czepił się, dobra. Jak tutaj wyjdziemy sobie. Tutaj gdzieś powinny być chrząszcze. Jak dobrze pamiętam. Zabijemy. Chrząszcze, pójdziemy po piekielniki. Jest chrząszcze. Nie zmiecza, nie zmiecza bez imienia. Chrząszcze się zabija z pięści. No, chodź tu w skurwielu. Kurwa no, porażka. Ja pierdolę! Sorry, że jak się nie odzywam, ale skupiłem się na walce z chrząszczami. Te dziwki są normalnie nieśmiertelne, nie da się ich trafić, kurwa. Jest, kurwa, jeden pad, dobra. Kolejny. Padaj. No, kurwa! Kolejny pad, dobra. Jeszcze jeden. Nie, tyle starczy już chyba. Mhm, mi się wydaje, że tyle starczy. Nie ty. O, jeszcze mam, dobra. Mam mięso chrząszcza. Teraz pobiegniemy. Miałem się jeszcze zapytać Fletchera. Gdzie... Bo on tam się zamienił z Nekiem. Bo on tam, bo oni są strażnikami tak ogólnie. Nek jest strażnikiem i Fletcher jest strażnikiem. I Fletchera się trzeba zapytać po prostu, gdzie on jest. Bo oni mieli wartę razem i się zmieniali po prostu. No i... Dobra. Powinien sobie iść, używał drabiny. Aha, tak, dobra. To nie mój problem. Fletcher gdzieś tutaj łazi. Nie chciałbym teraz być... Tylko nie chcę spotkać niewłaściwego strażnika. Błagam, żeby to był Fletcher. Zawsze. Troszkę, że nie mógł, bym go mógł sobie zobaczyć z daleka. Dobra, to jest zwykły strażnik, okej. Okay. Szkoda, że nie Fletcher, nie, ale... No dobrze też, że nie inny strażnik. Może to jest Fletcher. To jest bludny, to... Jest Fletcher, dobra. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! O kurwa. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Okej, dobra. Załatwię Neka dla ciebie, typie. Znaczy, przyprowadzę go jak go znajdę, oczywiście. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami, a zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. No tak. Dobra. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Aha, dobra, on już dał zadanie, tak? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dobra, biegnę po Neka. Czy nie, no po Neka może teraz nie znajdę, ale... Bieżące zadania. Przepis snafa. Dobra, to przepis snafa to i do pogrzeby właśnie. Test zaufania, zadanie od Torusa. Przyjęcie do starego obozu. Tego zadania chyba nigdy nie wykonam. To w następnym odcinku, to też. A to dzisiaj chyba. Te dwa zadania dzisiaj zrobię, tak. Dobra. L. Gdzie jest L? Fuck. Escape, dobra. Biegnę. Biegniemy teraz pozbierać sobie grzybki. Halucynki.
Niektórzy idą się graczy. Aha, śmieszny żart, dobra. Biegniemy. Trzeba sobie poradzić tutaj w tym starym mowie. Nie no, załatwię mu ten przepis, będę miał żarcie przynajmniej, nie? Chyba gdzieś on mi dał. Tu jest Mordrek, ten gość z niebieskiej zbroi. Nie wiadomo, czy mnie tu frajer jakiś nie zatrzyma. No właśnie. Nie, dobra. O, piekielniki. No i zajebiście. Podnosimy sobie. Gorzki chleb. Nie, ja chciałem piekielniki. To jest dziwne, bo chleb tutaj wygląda jak grzyb. Ta gra jest normalnie awesome. Mam piekielnik. Dobra, zapiszemy tutaj grę. Zezwu. Przycinam. Dobra, jestem. No, zapisałem grę? Zapisałem, dobra. Idziemy się napierdalać. Tak, kurwa, wreszcie coś się dzieje w tym odcinku. Znaczy, dzieje. Krotoszczury. O, coś tam leży. Krotoszczur. Spadaj, dziwko. Dobra, kolejny. O, kurwa, wiedziałem, żeby zapisać, bo... To jest chuje, tylko tak jak pojebani. No, chodź tu. Nie zajebie. Zajebie, kurwa. Zezwu. Dobra, jestem. Dobra, zabił mnie w te krotoszczury. Wiedziałem, żeby zapisać. Dobrze, zrobiłem. Zrąbiście. Czytujemy. Tam coś leżą. Właśnie nie wiem, kto to nie wiem, kto był. To był jakiś, nie wiem, kto to jest. Ale to jakiś człowiek jest i na chwilę go przeszukamy. Dobra. Pada. Szybciej. Kolejny. Padaj. Dobra, kolejny. Padaj. Nice. Udało się. Dobra. Wrócimy do Snafa jeszcze później. To jest? No. Mięsko. A mogę do kratuszy jeszcze coś włożyć? Nie, dobra. Chciałem list włożyć, ale dobra. Nie da się. Kto tutaj leży? Martwy strażnik. Bryłki ludy. Co to było? Coś podniosłem z niego. Artefakty. To jest Nek, dobra. O, topór mamy. Jabłuszko. Zioła. Psianka. Mięsko. Kurde, mogłem sobie usmażyć to mięso. Wtedy by było fajniejsze. Bo mi więcej zdrowia. Dobra, wracamy do starego obozu. Mamy już dwa zadania wykonane. Kto mi dał z tym Fletcherem, znaczy z tym Nekiem zadanie? Niejaki zły. Aha, zły. Dobra. Dobra, biegniemy do złego. I jeszcze do Fletchera, bo Fletcher też chciał coś od... Chciał, żebym mu przekazał jakieś informacje dotyczące Neka. I myślę, że zakończę odcinek tutaj. Hej, no. Ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Dzięki za informację, ale już się zdążyłem szczaić chyba. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. No nie. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż tu grosze. Masz tu 10 bryłek. Jeśli tylko będę w pobliżu, możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Blood. Dobra. Tak długo jak mnie, to nie dość teraz biegnę. Biegnę do... Gdzie zły mam miejscówkę, to ja nie wiem. Już zapomniałem, ale wiem, że tutaj do Fletchera sobie kuro pójdę. Nie! Dobra, nie, pójdę bokiem, bo widać, gra ma problem z chodzeniem po drabinie. Znaczy bezimienny. Jesus, jaki on jest jeszcze nowicjuszem. On jest taki nowy, że aż po drabinach nie umie wchodzić, naprawdę. Mam nadzieję, że się nie przypierdoli żaden wyrzut do mnie. Nie będzie chciał za mną łazić. Dobra.
No nie. Gdzie jest Fletcher? Gdzie jest Fletcher? Dobra, chuj z Fletcherem. Idę do złego. Dobrze pamiętam, gdzieś tutaj miał miejscówkę. No, troszkę miał daleko tę miejscówkę, ale... Pójdę do złego, później jeszcze skoczę. Skoczę do złego. Do... Skoczę do Snafa. Tak, bo on miał mu schodniki załatwić. Był jakiś strażnik, który jest dłużej ode mnie w obozie. Nie mógł sobie załatwić, nie mógł sobie poradzić z tymi. Skoro to szurami? Nie, Dexter, no Dexter, hej, nie przedłużenie odcinka. Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Nie, dobra, nie potrzebuję nic. Dziękuję. Idę do złego. Mam nadzieję, że się nikt nie przyjebie. Pójdę tędy. Już zdecydowanie za długi jest. A nie, no w sumie może być taki odcinek, bo to Gothic. Takim krótkim, jakbym nagrywał takie krótkie odcinki, jak na przykład, nie wiem, 15 minut, to by tutaj się nic nie działo na ekranie, nie? To by były bez sensu odcinki, no to... Jednak muszą być troszkę długie. Może tam na górze jest jakiś frajer? Nie, Fletcher inaczej wyglądał. Dobra. Może to jest Fletcher. Sprawdzę. Błagam, żeby to nie był bludny. No jeszcze nie patrzę. No nie! Czekaj, po co tutaj są NPC, które nic nie robią? Wypełniają, no w sumie wypełniały kolonie, no to są potrzebne. Dobra, schodzimy tutaj na dół. Pobiegniemy sobie do złego. Zły nam załatwi expa, nie? W ogóle jaki mam level? Pierwszy. Jeszcze 600 expa do drugiego. Tam bludnie chodzi chyba. Zły. Znalazłem Neka. Znalazłem Neka. Nie ma expa? No świetnie. A masz na to jakieś dowody? A, teraz bym nie podjął expa. Proszę. Znalazłem przy nim ten amulet. Ale proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Dziękuję. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Dzięki, ziomu, jesteś spoko, równy gość. Chociaż wkurwiony, ale... Jesteś spoko. Nie. Bludwin, on się na pewno przejebałby, żeby mu płacić kasę, naprawdę. Nie chcę mi się teraz płacić. Biegniemy do Snafa i zakończę ten odcinek. No, zakończę odcinek, będzie gut. Będzie gut. Nie, błagam, zostaw mnie. Hej, kolego! O, nie! Nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Kurwa. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda nie, ci się, przyjaciel. Nie, przyda mi się, przyjaciel. Spadaj. Oho! Nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Daj mi żyć. Spierdalaj. Dobra, niech sobie idzie. Z kim debilem, że on ucieknie. Dobra, Snaf. Snaf. Proszę. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. No, już masz zupę? Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Jasne, ale nic mi już dzisiaj nie zostało. Aha, już mi dałeś. Wróć jutro. Aha, bo no tak, oddałem 8, dał 3. Dobra, kończymy odcinek. Na tym zadaniu, które wykonałem. Zostały 3 zadania, na pewno przybędzie tych zadań trochę w następnym odcinku, tak więc zapiszemy jeszcze. Może na drugim, nie, no, na drugim, bo się często by było te zapisy. Kurwa, no co z tym Z jest? 2. No to pozdrawiam was wszystkich. To był kolejny odcinek z Gramy w Gothic. Nudny, stary obóz jak zwykle. Tu jest Diego. Może usiądę sobie tutaj pod jego chatą i was pożegnam. Pożegnam was i... No, bezimienny, pokaż mordę. Dobra, nie.
Żegnam was serdecznie z twarzą bezimiennego, której się nie da pokazać. Jesus. Dobra. Siemaneczko, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.